Witam Was bardzo serdecznie, Dawid z tej strony. Jak widać, jestem już... Zobaczcie. Jestem już na miejscu. Lecę pokopać. Za chwilkę Wam powiem, co będzie w tym odcinku, bo będzie odcinek łączony. W czwartek byłem na kopaniu z Mańkiem, Piotrem i Pauliną. Fajny wypad, natomiast pogoda nie dopisała i nie pokopałem. Brakło tym razem troszeczkę szczęścia. A właśnie, może nie do końca, bo słuchajcie, po raz pierwszy prawdopodobnie wpadło mi coś z okresu rzymskiego i nie jest to moneta. Czekam jeszcze na potwierdzenie. Ja na końcu odcinka Wam to pokażę. Nawet jeżeli nie da mi się ustalić, co to jest, to być może ktoś z Was będzie wiedział. Także wrzucę, pokażę Wam na pewno, co to, jak to wygląda. Co jeszcze? No to chyba tyle. Czwartkowe kopanie, tak jak mówiłem. Wrzucę Wam teraz urywki z tego kopania, natomiast nie będzie rycia. Będą wspólne wygupy z Mańkiem. Wiem, że to się Wam podoba, dlatego jakieś tam uryweczki wrzucę. I tyle, zapraszam do oglądania. Fantów dzisiaj nie ma. Fantów nie ma dzisiaj zbyt dużo. Sprawdzamy teren, ale zobaczcie. Jest kiełbaska. Jest browarek. Jest browarek. Maniek jest w humorze standardowo, jakieś kangury tu robi. I tyle, jak coś fajnego wyjdzie, to... Widzisz drugiego planu! Klewę! Padnij! Postań! Jedziesz, jedziesz młody, dobrze, dobrze! Pokażę Wam teraz, co Goblin znalazł. Zobaczcie. On mówi, że jest z tych militaria.pl. Dawaj, Goblin. Ładuj działo! Poszło! Po! Kurde, jest ogień! Jest mój komando foki, komando foki. Wycinaj to. Pierwszy sygnał już Wam pokazuję. Nic nadzwyczajnego, bo tylko guziczek pełny z łóżkiem. Gdzieś tutaj na nim widać troszeczkę pozłacanie. Wyczyszczę może coś na nim. Chociaż nie, raczej nie. Tak to wygląda. I kieruję się w stronę rzymskiego pola, tutaj do tego dołu, z tego względu, że Maniek na czwartkowym kopaniu wyciągnął tam sreberko. Zobaczycie u niego na kanale. Ja Was oczywiście do niego serdecznie zapraszam. Jak ktoś jeszcze nie był u Golden Mańka na kanale, to zostawiam link w opisie filmu. Dwa sreberka wyciągnął w ten dzień, także Maniek jak zawsze nie wychodzi z formy, naprawdę zacnie. I tyle, do kolejnego dołeczka. No i słuchajcie, mam już po kopaniu, już Wam mówię dlaczego. No trafiłem bombeczkę. Nie spodziewałbym się tutaj nigdy w życiu bomby. Jest strasznie płytko, widać pierścień wiodący, zapalnik po prawej stronie, także nie będę już tego dalej ruszał. Dzwonię po farmera, po bomb skład. Niech przyjeżdżają i zabierają, bo jest naprawdę bardzo płytko, a bombkę, także dla jego bezpieczeństwa dobrze by było to usunąć, także. No już mam po kopaniu, czekam teraz na farmera i wspólnie po prostu zadzwonimy. Dobra, włączę się, jak coś będę wiedział. Jak widzicie, farmer już na miejscu, troszeczkę oddaleni, czekamy, zadzwoniliśmy, podjęliśmy wspólnie decyzję słuszną, że zadzwonimy na policję, zadzwoniłem. Zobaczę, czy wyślą najpierw patrol normalnie policyjny, czy jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Dla jego bezpieczeństwa zabieram to z pola i tyle. Czekamy na policję, już dzwoniliśmy około godzinki temu, ja myślę, że za chwilkę tu będą, także włączę kamerę, zostańcie jeszcze ze mną. Yeah, I'm finished as well for today. See you later. I jak widzicie, przyjechała policja. Zobaczyli, chwileczkę ze mną pogadali. No i przyjadą, zabiorą bombę kipa. Zabrać, mówili, że do półtora, dwóch godzin tutaj powinni być. Zabezpieczą teren, wyciągną. Prawdopodobnie nie będę czekał, bo dzisiaj idę do pracy na 17. Mógłbym tutaj zostać, gdybym miał dzień wolny, ale mam jeszcze troszeczkę obowiązków. Także taka niespodzianka dzisiaj. Dobra, uciekam do domu. Idą jeszcze w tamtą stronę pospisywać jakieś notatki, porobić zdjęcia, a ja już uciekam do domu, zrobię Wam podsumowanie z dnia wczorajszego, bo dzisiaj nie mam z czego tego podsumowania Wam zrobić. Jeden guzik, bomby z sobą zabierać nie będę.
Także niewiele wykopałem. Ciekawy dzień. Dobra, widzimy się już bezpośrednio na podsumowaniu. Słuchajcie, no i wróciłem na pole z powrotem. Zadzwonili do mnie, jak byłem w drodze do domu, że ogólnie zabrałem łopatę, detektor, wróciliśmy do samochodu, oni wrócili na pole, żeby przypilnować tej bomby, no i nie mogli jej znaleźć. Zadzwonili do mnie jeszcze raz, żebym przyjechał i pokazał im, gdzie ta bomba leży. Także drugi raz idą już z powrotem ze mną, zostawili sobie już tam kurteczkę, także będą dokładnie wiedzieć i tyle. Dobra, uciekam, robię wam podsumowanie. Ja się cały czas śmieję z ostatnich tych dwóch dni poszukiwań na polu, bo nie przełożyło się to na znaleziska, ale było bardzo ciekawie, bo w pierwszym dniu przyjechała Paulina z Piotrem. Pozdrawiam was jeszcze raz bardzo serdecznie. Dzięki za wspólne spotkanie. Dla tych, którzy chcieliby wiedzieć, dlaczego przyjechali, to Piotr jakiś czas temu wygrał w licytacji Pit Pointer, który przekazałem na aukcję charytatywną. Zbieraliśmy pieniążki dla Szymona. No i tyle. Przyjechał dzisiaj. Przyjechał w czwartek na kopanie wspólnie z swoją kobietą. Trzy rzymki miałem wykopane. Jednego rzymka dostała ode mnie Paulina na koniec dnia w prezencie. Piotrowi udało się wykopać swojego rzymeczka pierwszego, także fajnie. Wycieruszki ogólnie zupełnie nieczytelne, tak jak widzicie, ale dwa kolejne do kolekcji. Jakaś jedna pęsóweczka mi tutaj jeszcze wpadła, gdzieś ją rdza zaczyna łapać. To jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że są to elementy, których tam wychodzi na tym polu dosyć sporo z brązu. Ale coś od czegoś łamane i ciężko będzie określić, co to może być. No i ten fant, o którym mówiłem. Wiem, z czym się to może kojarzyć. Nie, ale myślę, że to jest epoki właśnie Rzymu. No. Jak ktoś wie, to pisać mi w komentarzach albo w wiadomościach prywatnych, od czego to mogło być. Też na pewno wykonane z brązu. No jestem bardzo ciekaw, co to jest. Jeszcze na skalę to położę, żebyście sobie zobaczyli. O. Tak to wygląda. Tak to wygląda. I to chyba tyle. No nie ma tego zbyt dużo. W tym odcinku to już tyle ode mnie. Odcinek łączony. Brak mikrofonu, dużo wiatru. Taki troszkę poskładany do kupy. Ale trudno. Jest jaki jest. Będą lepsze. Jak się podobało, standardowo łapa do góry, zostawcie suba dla zasięgu, macie gdzieś tutaj ikonkę subskrybuj, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby dostawać na bieżąco powiadomienia, zostawcie komentarz dla zasięgu. Tyle, trzymajcie się tam zdrów, hej.